Dzień dobry, w moim studiu ponownie Agnieszka Kisielewska-Żuławnik, dietetyk. Dzień dobry, witam. Agnieszko, mamy wiosnę i silne postanowienie poprawy. Robi się ciepło, jest słońce, mamy więcej energii, więc najczęściej postanowimy, że to, co nam się nie udało 1 stycznia, uda nam się na pewno teraz. Powiedz, jak dobrze przygotować się do tego naszego wiosennego odchudzania? No właśnie, żeby nie było tak jak z 1 stycznia, że mamy tysiące postanowień, o czym rozmawiałyśmy, że robimy tak zwaną checklistę i odhaczamy sobie teoretycznie to, co powinniśmy wykonać i okazuje się w tym momencie, po kilku miesiącach, już w kwietniu, że zrobiliśmy 30%, 20% z tej listy, no i między innymi założyliśmy sobie, że schudniemy na przykład 10-15 kg, no i okazuje się, że nie schudliśmy nic. I teraz jest to właśnie fajny, dobry moment, ponieważ mamy kolejną mobilizację, kolejną motywację, ponieważ zmieniamy garderobę. Garderobę właśnie z tej zimowej na wiosenną. I co się okazuje, że właśnie gdzieniegdzie może brakować centymetrów. Trzeba ją też pewnie odświeżyć, wymienić. Nie chcemy kupować i nie powinniśmy kupować większych rozmiarów. No więc zabierajmy się do pracy. To jest bardzo dobry moment. Pojawiają się pierwsze promienie słońca, jest bardzo ciepło. Mamy mniejszy apetyt. Tak na dobrą sprawę też nie potrzebujemy aż tak dużo kalorii, która pochodzi z pożywienia, żeby ogrzać nasz organizm, żeby nasz metabolizm funkcjonował. Jest no to zupełnie inna dawka kaloryczna niż w porze zimowej, gdzie mamy siarczyste mrozy choćby. To jest jeden powód. Drugi powód jest to, że no w zasadzie mamy więcej też energii do aktywności sportowej, o której też za chwilkę pewnie gdzieś tam ten temat rozszerzę. No i trzecia sprawa, pojawiają się inne produkty sezonowe. Mówimy tutaj o warzywach, mówimy tutaj o owocach. Tęskniliśmy już na pewno za borówkami, tęskniliśmy za świeżymi rzodkiewkami, tęskniliśmy za zapachem pomidorów, tęskniliśmy za szczypiorkiem, koperkiem, w zasadzie za tymi nowalikami. I tutaj jest to też kolejna mobilizacja, żeby odświeżyć oprócz garderoby również nasz talerz, bo ta dieta też powinna ulec zmianie w związku tutaj z zmianą pory roku, tak? I tutaj jak najbardziej do tego zachęcam. Także jak najbardziej potwierdzam, jest to idealny moment. Ale niektórzy, wykorzystując ten moment, rzucają się wręcz właśnie tylko na warzywa i chude mięso na parze. Powiedz, co o tym sądzisz? Czy na dłuższą metę to naprawdę wystarczy? Nie. Każda zmiana, a przede wszystkim nawyków żywieniowych, powinna być robiona stopniowo, tak? To nie jest tak, że robimy kompletną rewolucję na talerzu. Wyrzucamy teraz ziemniaki, wyrzucamy makarony, kaszę, ryże, chleb. Bo przecież mamy tutaj taką bardzo populistyczną opinię, że to wszystko tuczy. Węglowodany tuczą i w ogóle nie należy ich spożywać, a już na pewno na diecie deficytowej. Więc to nie może być rewolucja talerzowa, tak? Musimy podejść do tego tematu bardzo ostrożnie, bo żeby nie było powtórki ze stycznia, o której też przestrzegałam, no musimy te nawyki zmieniać powolutku. Pierwsze to, co ja proponuję, to właśnie włączyć, dołączyć więcej warzyw i owoców w postaci świeżej, nieprzetworzonej, natomiast nie wyrzucać produktów, które były w trakcie tej zimowej pory. Natomiast to na pewno nie może być to też kompletne odwrócenie o 180 stopni wszystkiego, tak? Więc tutaj proponuję zaczynać od małych kroczków. Na pewno częściej też powinny się pojawić produkty takie nasze sezonowe, wiosenne, czyli młoda kapustka. Proponuję zsiadłe mleko, które jest również fajnym pomysłem przy odchudzaniu, z racji tego, że są to żywe kultury bakterii, bakterie probiotyczne, które właśnie w fajny sposób zasiedlą nasz przewód pokarmowy.
No i dzięki temu będziemy też budowali poniekąd tą florę, dobrą florę bakteryjną. A kefiry też? Tak, jak najbardziej. Wszystkie produkty przetworzone, czyli kefir, maślanka, jogurty, te fermentowane wszystkie produkty mleczne, jak najbardziej są tutaj polecane. Więc jeżeli ktoś niekoniecznie lubi zsiadłe mleko, bądź z czym się też spotkałam, często młodych pacjentów odstrasza sama nazwa, zsiadłe mleko, czyli źle się kojarzy. Bardzo wiele młodych osób nie próbuje nawet tego produktu właśnie ze względu na tą nazwę, ale jak tłumaczę, że smakuje jak zwykły kefir, że smakuje jak jogurt, no to wtedy zachęceni tak, próbują smaku i okazuje się, że jest to bardzo fajne, przyzwoite. Wiesz, ja mam wrażenie, że zsiadłe mleko to jest teraz towar deficytowy, bo kiedyś, jak kupowaliśmy mleko, to wystarczyło postawić je w ciepłym miejscu, w specjalnym naczyniu i ono zsiadło się po prostu. W tej chwili to z tym mlekiem nie jest tak prosto. No tak, no tutaj mieliśmy wówczas mleko świeże, tak? Czyli za naszych czasów, Agnieszko, za naszych czasów naszego dzieciństwa faktycznie mleko było bogate właśnie w żywe kultury bakterii i w zasadzie też miało krótki termin przydatności do spożycia. W zasadzie codziennie byli dostawcy, w szklanych butelkach. Tak, przynosili nam pod dom, może nie pod dom, ale w blokach, tak? Była taka możliwość, czy po prostu w sklepie kupowaliśmy mleko i faktycznie ono następnego dnia było już niezdatne do spożycia, ale nastawiało się to mleko na zsiadłe i faktycznie był to nasz smak dzieciństwa. No teraz to mleko jest pozbawione tych żywych kultur z racji tego, że jest to mleko najczęściej pasteryzowane. Albo mleko UHT, które jest poddawane wysokiej temperaturze. Więc w związku z tym te bakterie tutaj właśnie nam giną. No i dzięki temu zyskujemy dłuższy termin przydatności do spożycia, ale niestety zubożamy. Świadłego mleka nie zrobimy. Więc musimy korzystać tutaj z konkretnych już produktów, które oferują nam producenci żywności. I mleczarnie oczywiście mają w swoich ofertach te świadłe mleko i jak najbardziej zachęcam. Także korzystajmy właśnie z rabarbaru teraz, za chwilkę gdzieś tam się nam pojawi w naszych ogrodach, na działkach. U mnie już świetnie sobie radzi cebula dymka, mam świeży szczypiorek, który wykorzystuję do twaroszku, który wykorzystuję do jajecznicy. W zasadzie z mężem posypujemy wszystko tym szczypiorkiem. Co się da po prostu, co spożywamy, to każda nasza potrawa teraz obfituje w szczypiorek. Mam już świeży szpinak, który został przeze mnie zasiany w lutym i sobie również świetnie radzi, także już będę mogła te pierwsze listki wykorzystywać do swoich potraw. Proponuję, już też pojawił się szczaw, także proponuję zupę szczawiową, taką z jajkiem, z dużą ilością kopru. Też za chwilę gdzieś tam będą nasze młode ziemniaki, więc tutaj też wykorzystujmy. Te potrawy, one mają również mało kalorii i świetne zasoby tutaj wszystkich składników mineralnych czy witamin. Mamy koper, mamy wspomniany szczypiorek, czyli całą zieleninę, natkę pietruszki, za chwilę gdzieś tam też sałata. Więc tutaj próbowałabym troszkę odświeżyć, może tak to określę, tą naszą kuchnię, a nie do końca ją wywracać do góry nogami, bo żeby znowu nie było takiego efektu, że jemy tylko mięso na parze, kurczaka na parze, sałatę i za chwilę się tym znudzimy. No bo ileż można jeść w koło to samo. Wkrótce pojawią się też pewnie świeże truskawki. O tak. I co? Czy wolno nam jeść? Bo jednak truskawki to też cukier, pomimo że naturalny, ale jednak spora dawka cukru. Tak, oczywiście, że wolno. Sezon truskawkowy u nas w Polsce trwa dosyć krótko. Truskawki są prześwietnym tutaj źródłem witaminy C, mają bardzo mało kalorii, nie bójmy się tego cukru, tej glukozy czy fruktozy, która znajduje się w owocach, bo przecież nie jemy tych truskawek non-stop kilogramami. Oczywiście też proponuję zachować umiar, bo zdarza się tak, że słyszę często od pacjentów, że przynoszą całą łubiankę truskawek i zjadają ją na raz. No i to jest oczywiście za duża dawka. Albo posypują truskawki cukrem i zalewają śmietaną. Tak, to jest jeszcze właśnie kwestia
kwestia tego, w jaki sposób spożywamy te truskawki, bo faktycznie podwyższamy ich kaloryczność wtedy, kiedy stosujemy do nich duże dawki cukru, bądź właśnie polewamy śmietaną, a jeszcze dodajemy do tego makaron, zjadamy tak zwane nasze tradycyjne polskie kluski z truskawkami. Możemy przygotować świetny koktajl, który będzie w zasadzie tylko i wyłącznie na bazie truskawek, z dodatkiem ewentualnie banana, czy probiotycznych napojów mlecznych typu kefir, i mamy świetne drugie śniadanie, tak, które praktycznie zawiera bardzo mało kalorii, a świetnie syci. Możemy przygotowywać z tych truskawek przecież desery, tak? No tutaj wyobraźnia nasza... Ja truskawki do sałatek dodaję i też sprawdzają się rewelacyjnie. Nawet sałatka z kurczakiem i z różnymi sałatami, warzywami, i truskawki do tego rewelacyjnym. Tak, także tutaj naprawdę jest wielkie pole tutaj do popisu, manewru, i w zasadzie możemy tylko otwierać się na nowe smaki, tak? I korzystać z tych przepisów, które też znajdziemy choćby w internecie, tak, i tutaj jak najbardziej wykorzystywać te wszystkie letnie już smaki, tak? Dieta jest jak najbardziej wskazana, ale chyba przy zrzucaniu kilogramów jednak niewystarczająco. Powiedz, co zrobić, żeby zmotywować się do tego wiosennego ruchu? Myślę, że jeżeli zaczynamy zmieniać swoje nawyki żywieniowe, jeżeli faktycznie chcemy zgubić kilogramy, to wtedy również mamy to poczucie takie obowiązku sportu, obowiązku ruchu, obowiązku aktywności fizycznej. Jeżeli zaczynają nam spadać pierwsze kilogramy, dajmy na to 2-3 kilogramy, zaczyna zmieniać się nasze ciało, to pojawia się też taka wewnętrzna mobilizacja i motywacja do właśnie wprowadzenia aktywności sportowej. Poza tym jesteśmy lżejsi, czujemy się wtedy już dużo lepiej, tak, bo w momencie, kiedy startujemy z samym odchudzaniem, no jesteśmy, mamy ogromne poczucie winy, że po prostu dopuściliśmy się do takiego stanu. Jest nam ciężko, jest nam niewygodnie. Bardzo często osoby otyłe, no niestety, mają dolegliwości bólowe, jeżeli chodzi o stawy, o kręgosłup. Praktycznie boli nas wszystko. Jesteśmy ospali, nic nam się nie chce i jesteśmy leniwi, tak? I to jest przepełniony żołądek też w tym nie pomaga. Dokładnie. I to jest taka naturalna zależność, tak, no, otyłości i tego złego samopoczucia. I też nie wszystko naraz, tak, ja też zawsze tłumaczę, że nie możemy od razu ruszyć i z dietą i od razu wprowadzić, nie wiem, ileś tam godzin tygodniowo aktywności sportowej i jeszcze udawać się na jakieś zabiegi u kosmetologa, tak, i zmieniać ten świat zupełnie do góry nogami, no bo to się nie uda, to co tłumaczyłam w styczniu. Więc tutaj również zachowujemy umiar i oczywiście systematykę wprowadzaniu tego wszystkiego, więc zaczynamy od diety, ale już po 2 tygodniach powinniśmy faktycznie dołączyć aktywność sportową. Ruszamy od spacerów, no w zależności też, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość, to też jest kwestia naprawdę indywidualna i takiego bezpośredniego podejścia do danej osoby, natomiast no, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 150 minut tej aktywności sportowej w ciągu tygodnia. Przypomnę, że tydzień ma powyżej 10 tysięcy minut, więc to wcale nie jest tak wiele i wcale nie jest to tak dużo. Ważne, żeby to była systematyczna aktywność sportowa, bo nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, że przypominam się, że w weekend, czy mamy więcej czasu i wykorzystamy ten moment na, nie wiem, 2 godziny, czy 3 godziny nawet siłowni. Wolałabym, żeby te 3 godziny było rozłożone oczywiście w ciągu jednego tygodnia, na przykład po godzinie co drugi dzień, aniżeli jednorazowo, tak? Bo to też zniechęca, bo jeżeli się przeforsujemy, jeżeli faktycznie gdzieś tam te mięśnie niezwyczajne po zimie do tej aktywności sportowej zaczną się ruszać, to jasne i oczywiste jest to, że pojawią się zakwasy, pojawi się ogromny ból, no i niechęć, tak? A nie o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj może podkreślmy jeszcze, że dla osób, które mają dużą nadwagę, otyłość, niekoniecznie właśnie te osoby muszą od razu ruszyć na siłownię, zacząć biegać, bo to nawet w ich stanie jest niewskazane. Tak. Tak duże obciążenie stawów i wystarczą po prostu spacery.
Jasne, ale systematyczne, czyli nawet codzienne, prawda? Ja też zachęcam, żebyśmy odświeżyli, jeżeli posiadamy rower, jeżeli nie, to korzystajmy z naszych miejskich rowerów. Mamy hulajnogi, mamy rolki, nie trzeba właśnie Ale tutaj... niekoniecznie hulajnogi elektryczne, bo... No nie, to nie, tutaj faktycznie... tutaj już za wiele nie pomogą. Zapomniałam, że jeszcze jest taka możliwość, faktycznie, nie polecam. Natomiast każdy rodzaj też, to może być wykonywany w domu nawet, to mogą być wykonywane w domu ćwiczenia, tak? Oczywiście zachęcam na zewnątrz i korzystanie z tej aury, którą mamy teraz w tym momencie, jeżeli chodzi o wiosnę, ale to może być mata, to może być dywan w naszej sypialni, tak? I włączamy sobie różne ćwiczenia i wykonujemy je zgodnie z instruktorem. Także możliwości jest naprawdę dużo. Ważne, żeby to było... No i najlepiej codziennie, a jak nie, to przynajmniej co drugi dzień. I tutaj pamiętajmy też, że musimy robić to, co lubimy, tak? To tak jak z pracą. Dopasować aktywność. Tak, to tak jak z pracą zawodową. No fajnie by było, żebyśmy pracowali wszyscy w tych zawodach, w których się czujemy dobrze i praca poniekąd musi być naszą pasją. Tak samo i tutaj sport też powinien być dostosowany pod nasze potrzeby, tak? Jeżeli ktoś uwielbia fitness, to czemu nie? Niech uczęszcza na zajęcia grupowe i korzysta tutaj z pomocy tutaj właśnie trenera. Natomiast jeżeli ktoś lubi samotnie, na przykład przemierzać drogi rowerem, to czemu też nie, tak? To każda spalona kaloria będzie tutaj przybliżała do utraty tkanki tłuszczowej, bo przypomnę, żeby w ogóle spalić 1 kg tkanki tłuszczowej, to potrzeba aż spalić 7000 kalorii. To jest bardzo dużo i faktycznie no, potrzeba też na to czasu, bo to jest niemożliwe w ciągu jednego dnia. No wiadomo, że też aktywnością fizyczną przyspieszamy metabolizm, więc jednocześnie też wspomagamy też tutaj pracę naszego organizmu z tą dietą deficytową. Więc osoba, która może tak, jeszcze tak porównam sobie, że osoba, która nie robi nic, ma pracę siedzącą, praktycznie nie wykonuje żadnego sportu, teoretycznie z samą dietą schudnie około od 2 do 4 kg w skali jednego miesiąca. Mówimy tutaj o zdrowym odchudzaniu. Natomiast osoba, która dołączy do tego aktywność sportową, no tutaj ma szansę na redukcję 5 nawet kilogramów tej tkanki tłuszczowej w ciągu 4 tygodni. Także zachęcająco. Chyba warto jednak. Warto. Tak. I pamiętajmy, że każdy ruch jest lepszy od leżenia na kanapie. No pewnie. A jeszcze dopowiem. Zapomniałam. Ważna kwestia. Nasza skóra, tak? Stan tej skóry, bo w momencie, kiedy gubimy tą tkankę tłuszczową, no wiadomo, że ona jest rozciągnięta, tak? No potrzeba jej pewnego tutaj pewnej mobilizacji, tak? Jeżeli chodzi o kolagen, jeżeli chodzi w ogóle o tkankę łączną, no i też mięśnie, tak? One muszą pracować, one muszą być utrzymane w dobrym stanie, żeby ta skóra była napięta, żeby ona była elastyczna i to w każdym wieku. To nie jest powiedziane, że jeżeli mamy lat 40 plus, 50 plus, czy 60 plus albo i więcej, to nasza skóra nie pracuje. Nie, ona pracuje cały czas, tak więc w momencie, kiedy będziemy ją tutaj wspomagać sportem, na pewno to odchudzanie będzie bardziej estetyczne. I skóra nam się odwdzięczy. Tak. Ale jeżeli mówimy o ruchu, to chciałam nawiązać jeszcze do jednej takiej sprawy, która mi się ostatnio przewija w mediach społecznościowych. Non stop pokazują mi się jakieś filmiki osób, specjalistów, którzy twierdzą, że nieważne co jesz, nieważne ile jesz, ważne, żeby ćwiczyć, bo jeżeli będzie ten deficyt kaloryczny, to na pewno schudniesz i to już wystarczy. Co tak. sądzisz o takim podejściu do odchudzania? Niebezpieczne bardzo podejście i faktycznie również spotykałam się w swoim gabinecie z osobami, które stosowały, zanim trafiły do mnie, stosowały właśnie takie podejście. Właśnie najczęściej z mediów społecznościowych promowały osoby, influencerzy głównie, tak? Promowali tutaj takie dziwne podejście do odchudzania. Jest to bardzo niebezpieczne. Zdarzało się tak, że taka osoba na przykład potrafiła sobie wyliczyć, że będzie zjadać około 1200 kalorii, tak, no zgodnie z zapotrzebowaniem, tak, czyli tutaj wprowadzony deficyt kaloryczny, no ale właśnie, z czego pochodziły te kalorie? Taka osoba stwierdziła, że uwielbia na przykład codziennie zjadać sobie pączka, słodycze, więc powyliczała, że zje sobie 3 batoniki,
jakiegoś pączka i będzie żywiła się słodyczami. Jest to bardzo niezdrowe, ponieważ kaloria dla mnie w ogóle, kalorie nie są aż tak bardzo istotne. Dla mnie liczy się przede wszystkim jakość tego pożywienia, tak żeby dostarczyć wszystkie składniki odżywcze, czyli makroskładniki białka, tłuszcze, węglowodany oraz wszystkie pozostałe mikroelementy, czyli składniki mineralne oraz witaminy, i to jest w pełni prawidłowo zbilansowana dieta. Trzeba się odżywiać różnorodnie. To też nie jest tak, że przy tym naszym odchudzaniu możemy w koło jadać na przykład tylko kurczaka z ryżem. Kiedyś też miałam przyjemność pracować z słuchaczem, którego słuchaczem szkoły, który uczęszczał do mnie na zajęcia. Uczyłam go tutaj dietetyki, no i on sobie wymyślił, żeby było łatwo, prosto, no to będzie rozpisywał diety swoim pacjentom, umieszczając tylko kurczaka z warzywami mrożonymi i do tego najlepiej ryż, tak, bo to tak najłatwiej, najprościej. No i oczywiście tak codziennie w każdym najlepiej posiłku, odliczona gramatura. No teoretycznie bilansowało nam się, tak? No te makroskładniki były utrzymane, ale ciekawostką jest to, że niestety ta dieta była monotonna i mało zróżnicowana i przede wszystkim nie dostarczała tych mikroskładników, czyli w pewnym momencie u takiego podopiecznego mogło brakować na przykład żelaza, mogło brakować magnezu, mogło brakować innych składników odżywczych, które w zasadzie nie były dostarczane tutaj, bo nie były wprowadzane nowe produkty. Poza tym, no drodzy Państwo, ileż można zajadać w koło i to samo, prawda? No bo trzymamy tydzień, dwa, no miesiąc, tak? No jak już mamy dużą determinację i tutaj mobilizację na odchudzanie, ale jednak się to znudzi. I to w odchudzaniu nie chodzi o to, żeby wytrzymać 3 miesiące, 4 miesiące, a później wrócić do swoich starych nawyków żywieniowych, tylko w ogóle w odchudzaniu, czy w ogóle w zdrowym odżywieniu chodzi o to, żeby jeść to, co się lubi, tak? Jeżeli ktoś nie lubi ryb, to przecież te ryby można zastąpić innymi produktami, które mają bardzo zbliżony skład odżywczy. I to nie jest też tak, że my musimy te ryby zajadać, bo jeżeli nawet mamy w nich kwasy tłuszczowe omega-3, DHA, czy eikozopentenowy, no to możemy te kwasy ewentualnie suplementować, na przykład zajadając na przykład tran, tak, czy stosując inne suplementy, które no wiadomo, no wtedy gdzieś tam powinny być włączone, jeżeli tych ryb w ogóle dana osoba nie jada. Ale to nie jest tak, że musimy się na diecie zmusić na przykład do dorsza na parze, przetrwać z nim przez 3 miesiące, a później rzucić się na karkówkę, tak, bo ją akurat uwielbiamy. No nie, jeżeli uwielbiamy karkówkę, to włączmy ją na przykład raz w tygodniu do swojej diety i cieszmy się tym jedzeniem, bo przecież jedzenie to też musi nam sprawiać radość, jedzenie musi być przyjemne, no i przede wszystkim no dawać te wszystkie składniki odżywcze, o których cały czas tutaj rozmawiamy dzisiaj. A zdrowe odżywianie nie może trwać tylko 3 miesiące, tylko to musi być trwała zmiana naszych nawyków żywieniowych. Tak, dokładnie tak, na całe życie. Życzymy więc wszystkim, żeby to wiosenne odchudzanie i dbanie o siebie przede wszystkim, dbanie o zdrowy organizm powiodło się. Przygotujcie się do tego jak najlepiej i działajcie tak, żeby to były właśnie trwałe zmiany naszych nawyków, a nie tymczasowa dieta. Dziękuję, a ja jeszcze dopowiem, że życzę zdrowych nawyków. Bardzo ważne słowa. Dziękuję bardzo. W moim studiu gościła Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dziękuję.